Dzień dobry, nazywam się Dorota Karpowicz, jestem lekarzem dermatologiem współpracującym z Heydoc. Brodawki, czyli potocznie kurzajki, występują w postaci hyperkeratotycznych grudek o średnicy od 1 do 10 mm i lokalizują się najczęściej na dłoniach i stopach. Jakie są przyczyny występowania? Między innymi o tym opowiem w tym wideo. Przyczyną występowania kurzajek jest kontakt z wirusem HPV, a do zakażeń dochodzi przez kontakt z osobą zakażoną lub na przykład na basenie. Brodawki zlokalizowane na stopach mogą być rozsiane lub skupione i stwarzać dyskomfort przy chodzeniu, zwłaszcza jeżeli są głęboko wrośnięte w skórę. Przy leczeniu brodawek należy mieć świadomość, że terapia może być długotrwała. Poleca się samodzielne zmiękczanie brodawek preparatami z mocznikiem oraz stosowanie lakierów z fluorouracylem. W części przypadków niezbędne jest zastosowanie kryoterapii, czyli potlenku azotu bądź ciekłego azotu w gabinecie lekarza dermatologa. Niezbędna jest profilaktyka, a zwłaszcza noszenie obuwia na basenie. Większość zakażeń obserwujemy bowiem u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, korzystających z tej formy zajęć wychowania fizycznego. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Bądźmy razem bliżej zdrowia.